prezydencjo. Tak, synu, witaj, siadaj. Ekscelencjo, przyszedłem, gdyż nawet czasem król Francji nie wie, co robić. I musi się zgłosić do kogoś, kto zna sekrety spraw boskich i ludzkich. Otóż mówiono mi, że mam się zgłosić... Zaiste, synu, jest tak, jak powiadasz. Mówiono mi, że mam zgłosić się do ministra finansów. Skosztujcie. K duchownej osobie nie przystoi. Słyszałem co innego, ale... Ojciu! No, w każdym razie... Mówcie, synu, mówcie. Musiałem odświeżyć umysł, gdyż sprawa jest niezmiernie trudna. Jakoż to? Sprawy... Finansowe, jak zwykle. Mówię, no, że mam się poradzić ministra finansów, ale... Nie, nie. No właśnie, myślałem, że właśnie ktoś o wiedzy głębszej... Tak, tak, tu się zgadzam. ...który zna każdy zakamarek mojej duszy. Tak, tak, tak. Rzeczasz, synu, prawdę. Przynajmniej ma łączność z tym, który zna każdy zakamarek duszy. Prawda tę swoją skromnotę przemawia, tak? Tak, tak, tak. Więc mam nadzieję, dlatego chciałem spytać, jakie kroki powinien przedsięwziąć w formowaniu nowego budżetu? No cóż, niektórzy powiadają, że możesz zrobić tak, inni powiadają, że mógłbyś zrobić inaczej. Mhm. Ale ja ci powiem, synu, że najlepiej byłoby, gdybyś może zapowiedział wojnę krajowi, którego... Ale to kosztuje, właśnie nie miałbym pieniędzy. No właśnie, jakiemukolwiek, nawet małemu. Kiedy go złupisz, pieniądze się chyba znajdą, prawdaż? No, czy logika ma nie jest taka, jak powinna być? Obawiam się, że nie, wasza ekscelencjo. Wojna zawsze kosztuje więcej niż przynosi. No to rzeczywiście bezsensowna. No cóż, to może... W jakiś inny sposób. Proponuję, abyś może zabrał się za heretyków. Ale to ja... W naszym królestwie takich nie brakuje. Ja już robiłem. Malesep prawie chciał, żebym... Były przyznane im pewne prawa, ale ja się temu sprzeciwiam, więc... A poza tym oficjalnie w naszym kraju nie masz chrytu. No cóż, twój poprzednik mawiał, że Paryż warto z mszy, prawda? Och, to tak. No cóż ci mogę doradzić, mój drogi synu, zainwestuj w kampanię środkowo-wschodnią. Król angielski inwestuje i jakoś mu to... Prawda, ale on ma pieniądze. Ja nie, poza tym on, zresztą on nie rządzi tak naprawdę swoje pensje. No to może złoto z Nowego Świata? On co roku dostaje pensję. W sumie... Kto? Król angielski, heretycki król. Jerzy III. Tak. Tak. Dostaje pensję od parlamentu co roku i musi się zmieścić w jej ramach. A ty, panie? Macie synu? No nie, no mój skarb jest skarbem państwa mniej więcej. Mniej więcej, bo ile wydatki dworskie też właściwie... Co to właściwie są wydatki dworskie? Tam znajdują się wszystkie ministerstwa, więc czy to nie są wydatki moje takie jak u króla angielskiego, czyli to są, nie są wydatki, które służą tylko do utrzymania dworu, ale to są wydatki także na urzędy, na ministerstwa. To kosztuje, tego nie mogę uciąć. Departamenty, tak? Tak. Synu, ile wydajesz na uciechy cielesne, prawda? Mieli tylko drogi. Nic! O, dziękować Bogu, nie. Stosujesz te zaczaski, które ci poleciłem stosować? Oczywiście, tak. Są jakieś postępy? Tak, jesteś tak. Mniej jurny, mniej kotliwy? Gdy tylko nachodzą mnie tego rodzaju... Zaczaskujesz. Tego rodzaju pokusy, one automatycznie zadają mi rozdzierający ból w ten sposób. Ach, nie tak, jestem ach. Już dłużej wystawiony na owe pokusy. Ciekaw jestem, synu, jak twoje sprawy z małżonką królową Francji postępują. Rzeknij mi na ucho, prawda, jako swojemu odpowiednikowi. Cóż tam nowego? Miewa ciepłe dni? To poważny problem. Może potrzeba kogoś, kto by ją rozgrzał, nim ty przystąpisz do dzieła. Hmm? Nie, nic, to taka... Już wystarczy, jak zapłacę za kilka kaplic. O, to sugestia jest dobra, tak? Tak. Ja bym zrobił to pierwsze, no ale ty możesz i wybrać inną drogę. Kaplic. Tak. To ile? Może byś ufundował nowe opactwo? Gdzie? No powiedzmy pod La Rochelle, bo nie lubię tego miejsca. Źle się kojarzy, tak. No dobrze, może coś tam jeszcze znajdę w skarbcu. A propos, byłoby dobrze, gdybyś, prawda, po
że tak powiem, gdybyś zbudował nowy pałac dla swojego współspowiednika, prawda? Żyje w takiej nędznej lepiance ledwo, która się składa z 79 komnat. Cóż to jest? Nie chciałem powiedzieć, 79 komnat to nieźle i 16 powozów jest w... Tak, ale wolałbym się przewietrzyć, może coś... Wiem, bo lubię majsterkować, wiecie, w takich drobnych rzeczach i dalej mi pomalkować przy osiach. Może coś w... Na oliwiłę. Może coś w Normandii. Normandii, dobrze. Tam, albo tak, tam będzie taniej. Albo w Bretonii. Tam będzie taniej. No tak, no... W Bretonii to... strasznie trochę tam się nie da. Tamtejsi ludzie są tak leniwi, że bym musiał zapłacić im pięciokrotność tego, co w Normandii. No, tak. No to uczynimy jak... W Normandii mogą być nawet dwa, ale w Normandii. No to uczynimy jak uzgodniliśmy. Tam mi sprawdzi strasznie dużo już opasł, ale dwie nowe. Zatem... Bogu się to spodoba, mam nadzieję. Tak, mnie też. Syn, oddal się proszę, gdyż muszę się w brewiarzu stoić i umartwiać. Domine Patris ex Spiritus Sanctus. Amen. Może jeszcze jedno błogosławieństwo na wszelki wypadek. Tak. Ekscelencja. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius ex Spiritus Sanctus. Amen. Domni! Od razu czuję, że Bóg nade mną czuwa. Słusznie, synu. Opactwo będzie nawet 4.